Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, powiedzcie, kochanie, czy mnie dobrze słychać? Z dźwiękiem wszystko ok? Tak, привет, привет. Кто мне там пишет по-российски? Привет. Bardzo mi miło. Tak, zaraz sprawdzę. Napiszcie, kochani, czy z dźwiękiem jest ok. Słychać super, tak? No to fantastycznie. Tak, ja dopiero niedawno skończyłam pracę. I dlatego mam live taką późną porą. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa. Tak, i co chciałam powiedzieć? I lepiej późno niż wcale. To jest o mnie, dlatego że jeśli nie zrobię live'a teraz, to chyba w najbliższe dni nie zrobię, bo mam bardzo dużo, dużo i pracy, i konsultacji. Pani Tatiana, pisałam do pani w sprawie konsultacji, czy nadal jest możliwe się zapisać. Tak. Gdzie pani pisała? Czy na maila, czy na Vibera, czy na WhatsAppie? Ja przy okazji powiem, bardzo państwa wszystkich przepraszam, komu nie odpisałam. Ja wiedziałam, że mam bardzo dużo nieodpisanych wiadomości na WhatsAppie. Ja przysięgam, że jest to, proszę tego nie odbierać jako lekceważenie, tylko fizycznie nie mam czasu. Przysięgam i odpowiem każdemu, proszę się uzbroić w cierpliwość. Ja teraz dopiero, no, gdzieś 40 minut temu skończyłam ostatnią konsultację. A jeszcze mam dzieci, tak? To super, że z dźwiękiem jest ok, to dobrze. Na mail, na Viber. To co my zrobimy? Mnie jest prościej nawet teraz się z panią umówić, pani Adriano. Pani Adriano, proszę mi jutro... Proszę zadzwonić jutro do mnie o godzinie 17. O 17. Jeśli może pani, możemy mieć konsultację o 17. Jeśli nie, to o 17 umówimy się, kiedy będziemy mieli. Super. Jeszcze raz bardzo przepraszam wszystkie osoby, którym jeszcze nie odpisałam. Po prostu ja nie wiem, jak ludzie prowadzą Instagrama. W Instagramie wagaruje już nie wiem ile czasu. Ja wiem, że są osoby wynajmowane do prowadzenia Instagramu. Ja nie bardzo to rozumiem, bo nie wiem, jak ktoś inny. Dzwoniła do mnie córka. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś za mnie. Instagram, a po prostu sama tak, już jestem z powrotem, przepraszam, dzwoniła do mnie córka i musiałam jej to powiedzieć. Tak, jak widzę panią o tej godzinie, to podziwiam, jak pięknie pani wygląda i pełna energii i siły, superwoman. A ja ledwo żyję, też ledwo żyję, gdzie tam pełna energia? Ktoś tu siedzi chyba. Ja mogę w cyrku występować, tak? Z kapelusza albo za plecu wyciągać kota albo psa. Niedługo będę robić takie programy w cyrku. Tak, dzisiaj dlaczego chciałam nagrać ten temat? Zaraz powiem jaki. Dlatego, że on bardzo często w wielu konsultacjach taką cieniutką nicią jakby idzie. I ja bardzo proszę teraz, jakby się dało. Pani Karino, dziękuję za ciepłe słowa. W ogóle wszystkim Państwu dziękuję. Cieszę się, że Was mam i naprawdę to wszystko, te wszystkie ciepłe słowa są odwzajemnione z mojej strony milion tysięcy razy. Teraz bardzo proszę nie zadawać pytań. Ja odpowiem na pytanie po tym, jak opowiem wszystko, co dzisiaj przygotowałam. I odpowiem na pewno na pytania. A teraz się skupię na treści, którą chcę przekazać. Tak jak mówiłam, że bardzo często ostatnio i nawet nie tylko ostatnio
Dosyć często to się spotyka w konsultacjach, kiedy człowiek ma taki problem, że on nie wie, jak żyć dalej. Że jest sytuacja, kiedy ktoś chodzi do pracy, spotyka się ze znajomymi, ma jakieś tam relacje, ale robi to wszystko z automatu. A tak naprawdę jest bardzo rozczarowany, nie ma siły, nie ma chęci do życia, nie buduje żadnych planów, nie ma celi. Po prostu, no jednym słowem można to określić jako ogromne rozczarowanie i apatia. I my teraz nie mówimy o depresji klinicznej, tak? Kiedy człowiek leży w łóżku, nie chce, nie ma sił po prostu się umyć i coś zjeść, nie ma sił wstać z łóżka. To jest tutaj, sprawdzi się dobry psychiatra, chociaż niekoniecznie, z takiego stanu też można wyjść samodzielnie. Ale polecałabym, byłoby dużo lepiej, gdyby w takiej sytuacji jednak zwrócić się do psychiatry. Gdzieś może 15 lat temu miałam taki stan, kiedy umarł, albo więcej chyba, 17 lat, umarł mój pies, którego najbardziej kochałam, najbardziej ze wszystkich, wyjątkowo. I ja wiem, co to jest i jaki to jest stan. Kiedy leżysz na łóżku, nie chcesz jeść, nie chcesz się myć, nie chcesz się przebrać i po prostu starasz się zasnąć, żeby, no po prostu nie chcesz żyć, tak? I w takich sytuacjach, ja wyszłam z tego sama, ale polecam naprawdę, nie bać się słowa psychiatra, dlatego, że to będzie szybciej, sprawniej i jeśli my taki ból schowamy w sobie, tak, i nic z nim nie zrobimy, on kiedyś przy sprzyjających warunkach, powiedzmy, wystrzeli znowu. Ale dzisiaj my nie mówimy o depresji klinicznej, dzisiaj my mówimy o takim stanie, kiedy my funkcjonujemy, tak, my nie leżymy w łóżku. My wykonujemy nasze obowiązki, ale my w tym wszystkim nie widzimy celu. I co trzeba zrobić? Ja opowiem takie różne techniki, bardzo proste, bo ja wiem, że ludzie wolą, wszyscy my, ja też, my wolimy robić coś, wykonywać coś, co nie jest skomplikowane, bo jak jest coś skomplikowane, to tego unikamy. Więc te techniki są dosyć proste, ale na 100% skuteczne. Robię wszystko automatycznie. Właśnie tak się czuję teraz. Dobry wieczór, nawet bardzo dobry. Tak, buziaczki dla wszystkich, kto dołączył do nas. Super temat. Tak, ja myślałam, ja właśnie zauważyłam, wiele razy myślałam o tym, żeby zrobić, porozmawiać na ten temat. I myślę, że on będzie przydatny. Ja nawet powiem więcej. Ja myślę, że ten temat i to, ten nasz live przyda się dla wszystkich. Dlatego, że to, o czym my dzisiaj mówimy, to się nazywa taki kryzys egzystencjalny. Tak? Egzystencjalny to oznacza istnienie, kryzys istnienia. Tak? Kiedy my w pewnym momencie naszego życia przewartościowujemy całe nasze życie, wszystko, co mamy, co było, co jest, tak? I często jakby nie widzimy sensu, żeby iść dalej. Dlaczego uważam, że ten temat przyda się dla wszystkich do odsłuchania? Dlatego, że każdy człowiek chociażby raz w swoim życiu przeżył takie coś. Taki kryzys bywa spowodowany albo z powodu wieku, zazwyczaj u kobiet z powodu wieku, nie tym, że się tam
starzyjemy czy coś. Nie to mam na myśli. Mam na myśli, że kobiety na przykład w wieku 30, 40, 50, 60, 70 lat, tak, prawdopodobnie co 10 lat, tak, prawdopodobnie mają taki kryzys. Mężczyźni mają co 5 lat, czyli w wieku 30, 35, 40, 45, to jest ciekawe bardzo, tak? Dlaczego tak się dzieje, nie wiem, szczerze mówiąc, ale u kobiet to jest co 10 lat i kobieta może utkwić w tym kryzysie od 2 do 4 lat, a mężczyzna od 5 do 10 i czasami tak bywa. I naszym zadaniem jest, po pierwsze, zdać sobie sprawę, że to jest normalne, że ja nie jestem wariatem i wszystkie emocje i uczucia, które ja odczuwam, przeżywam, to jest wszystko normalne. Tak? Tylko naszym zadaniem jest nie utkwić w czymś negatywnym. Naszym zadaniem jest przeżyć życie maksymalnie komfortowo i szczęśliwie. I jeśli ono jest nieszczęśliwe, albo niekomfortowe, albo jeszcze jakieś tam dyskomfortowe, to trzeba z tym coś zrobić. I nie ma sytuacji bez wyjścia i nie ma sytuacji, kiedy nie można niczego zrobić. I ponieważ jesteśmy na kanale u mnie Psychologia Relacje, to ja Państwu gwarantuję, że wyjście jest w każdej sytuacji i z takim egzystencjalnym kryzysem my sobie też poradzimy. I poradzimy bardzo szybko. Tak jak mówię, dalej będą techniki, które nam pomogą. I teraz powiem taką bardzo ważną rzecz. Przede wszystkim, kiedy zauważamy u siebie takie objawy tego kryzysu, jakie to są objawy? To są na przykład uczucie, spadek energii. Nie mamy sił, rano się budzimy, pochodzimy tam trochę i jeśli nie trzeba iść do pracy, to wracamy do łóżka. Nie mamy sił wstać, nie mamy sił ani energii, ani chęci cokolwiek robić. Robimy to, bo musimy na przykład, tak? Jeśli mamy małe dzieci, albo jeśli musimy iść do pracy. Takim też typowym objawem to jest obniżenie działalności umysłowej. Jest nam trudniej się uczyć, jest nam trudniej się skupić, jest nam trudniej zapamiętać jakiś tekst albo napisać jakiś tekst. Bardzo obniża się pamięć i bardzo obniża się umiejętność skupiania się. Nie możemy się skupić. Czytamy tam jedną stronę 5 razy i wszystko wylatuje z głowy. Bardzo trudno jest uczyć się do egzaminów albo w ogóle się uczyć, tak, w tym czasie. Co jeszcze jest oznaką takiego kryzysu? Problemy ze snem. Budzenie się co 2-3 godziny w nocy. Śpi się 3 godziny, budzi się, potem się nie śpi, potem znowu się... Taki sen ułamkami, tak? Z przerwami. Kolejną taką też bardzo wymowną cechą tego kryzysu jest ogromne rozdrażnienie, nie do opanowania. Wszystko drażni, wszystko irytuje, człowiek marzy tylko o spokoju. I jeśli mamy takie coś, tak, jeśli zauważyliśmy, plus do tego czujemy się rozczarowani, plus do tego nie widzimy sensu życia, nie chce nam się żyć, tak, to nie jest stan, że my biegniemy popełnić samobójstwo, ale po prostu nic się nie chce. Zawiedliśmy się na przykład na czymś, albo na kimś. Taki kryzys, on bardzo często bywa po jakichś super przeżyciach, takich super stresowych sytuacjach. Oprócz tego, że u kobiet co 10 lat on może następować, tak, u mężczyzn, tak jak mówiliśmy, co 5 lat, to drugim powodem tego kryzysu egzystencjalnego jest ogromny mega stres, który przeżył człowiek i który nie jest zależny od niego. Czyli wydarzyła się jakaś sytuacja, która jest dla nas mega stresująca, ale my nie możemy nic zrobić w tej sytuacji, tak? To nie jest zależne od nas. Na przykład, no co może być? No może być rozwód, może być
zdrada, kogoś, komu ufaliśmy. Może być zmiana miejsca zamieszkania. Na wcześniejszych wideo mówiliśmy z Państwem, że nawet jeśli nie odczuwamy tego stresu, to zmiana miejsca zamieszkania, mam na myśli zmiany państwa, tak, kraju, jest ogromnym stresem dla systemu nerwowego. Ktoś to odczuwa, ktoś to nie odczuwa, ale to się tam po prostu się akumuluje. Śmierć bliskiej osoby, tak? Czyli wojna na przykład, czyli coś, co jest dla nas po prostu nie do wytrzymania, tak? No też utrata psa, załóżmy. Ale nieważne, psa czy kota, czy żółwia, czy papugi, nieważne. Kogoś, do kogo, z kim byliśmy związani, tak? I to też jest mega, mega ogromny stres. Tak, i co zrobić w takiej sytuacji? Ja proponuję najpierw iść do swojego lekarza rodzinnego i zrobić badania poziomu kortyzolu. O co chodzi? Najpierw my musimy oddzielić, my musimy zrozumieć, na czym będziemy pracować, tak? My musimy oddzielić fizyczne objawy, fizyczne przyczyny naszego złego samopoczucia od przyczyn psychologicznych. Dlatego, że jeśli przyczyny są w fizyce, tak, w naszym ciele, w naszym organizmie, to my też możemy wykonywać te ćwiczenia, o których ja powiem później, ale one będą działać na krótką metę bardzo, tak? Dlatego, że przyczyna jest głębiej, przyczyna jest w naszym ciele. Więc my musimy wykluczyć, wykluczyć ten... tą sytuację. Co mam na myśli? Kiedyś Gans Serie wyjawił trzy stany stresu. Pierwszy stan, jakby pierwsza forma stresu, tak? Kiedy wydarzy się coś, co jest dla nas ogromnym mega stresem. Pierwszy stan to jest stan lęku, niepokoju, takiego zaniepokojenia. Drugi stan to jest opór. My stawiamy opór, tak? Walcz albo uciekaj. I jeśli stres jest jednorazowy, jakiś krótki, nawet bardzo silny stres, ale on jest krótki, krótko trwający, to on pozostaje, ten stres, jakby na tych dwóch stanach. A jeżeli stres jest przewlekły, na przykład pracujemy pod dowództwem jakiegoś przełożonego, który jest idiotą po prostu, tak? Albo żyjemy z człowiekiem toksycznym i niczego nie zmieniamy z jakichś tam powodów, albo tam jeszcze coś, tak? Czyli jakiś stres długotrwały. W ogóle po długotrwałym stresie, po sytuacji stresowej, która trwa więcej niż 40 dni, włącza się psychosomatyka. Także tutaj też trzeba rozwiązywać problem. Ale teraz my nie o tym mówimy. My teraz mówimy, jak nam wyjść z takiego stanu, kiedy się nie chce żyć, nie widzi się sensu, niczego się nie chce i tak się wegetuje. Więc najpierw... my musimy iść do lekarza, żeby nas skierował na badania kortyzolu. O co chodzi z tym kortyzolem? Wtedy, kiedy stres jest przedłużony w czasie, kiedy trwa długo, miesiącami albo latami, to następuje to trzecie stadium stresu, o którym mówimy, tak? O którym mówił Gans Serie. I to trzecie stadium nazywa się, ten trzeci stan nazywa się wycieńczenie. O co tu chodzi? Zawsze, tak jak mówiliśmy na poprzednich wideo, podczas stresu organizm wyrzuca bardzo dużo adrenaliny. I jak mówiliśmy, że najlepszym sposobem, żeby
Zniwelować negatywne działanie adrenaliny na organizm i się nie uzależnić, tak, jeśli mamy do czynienia na przykład tam z psychopatą. Tak? Poszukajcie, jeśli ktoś nie oglądał z Państwa we wcześniejszych wideo, we wcześniejszych nagraniach, to wszystko jest. Tak? To trzeba dać sobie jakiś wysiłek fizyczny. Mówiliśmy o tym, że jak rozmawiamy z psychopatą i albo z kimś toksycznym i czujemy, po prostu ciało nam mówi, że walcz albo uciekaj, tak? My możemy przeprosić, wyjść tam na przykład do łazienki, jeśli jesteśmy w restauracji, zrobić parę przysiadów i po prostu jakby nie uzależnimy się od tej osoby. I wracając, dlaczego pikaperzy tak zawsze robią te przysiady albo idą pobiegać i tak dalej? Oni dobrze wiedzą, że muszą oszczędzać swoje nadnercza, dlatego że kiedy stres jest długotrwały, nadnercza są wycieńczone i poziom, oni nie są w stanie kontrolować poziomu kortyzolu. I kortyzol bardzo się obniża do najniższego poziomu, tak? To badanie tego kortyzolu jest tam trochę skomplikowane, tam się bierze śliny, ale warto to zrobić tak czy inaczej, uważam. Warto to zrobić, żeby wykluczyć, że powodem, przyczyną naszego stanu, temu, że jesteśmy rozdrażnieni, że nie mamy pamięci, że nie widzimy sensu życia i tak dalej, że przyczyną tego nie jest nasz niski poziom kortyzolu. Kiedy wyjaśniliśmy, zrobiliśmy badania, wiemy, że nie chodzi o kortyzol, że tu jest wszystko ok, wtedy wiemy, że przyczyny są psychologiczne. Miała depresję kliniczną po śmierci mamy. Po jakimś czasie trafił do mnie siostrzeniec, 9 lat pod opiekę i trzeba było się nim zaopiekować. Depresja przeszła. Tak, ona przeszła. Tak jak mówiłam, że można samemu wyjść z depresji klinicznej, ale ja bym, może pani mnie nie słuchać, ale ja polecałabym jakiegoś dobrego terapeuta, żeby to przepracować, dlatego że jeśli będą jakieś sprzyjające, w cudzysłowie, warunki, jeśli wydarzy się coś, to ten stres, który się wydarzy, plus on jeszcze weźmie coś, co kiedyś tam zostało w pani, tak? Ja wiem, co mówię akurat. I po prostu pani zrobi oczywiście, jak pani uważa, ale po prostu to nie jest tak, że pani wyszła z tej depresji, tak, i tam nic nie zostało. I proszę nie słuchać nikogo, kto mówi, weź się w garść, no przestań się użalać. Ci ludzie po prostu nie mieli nigdy depresji i nie wiedzą, co oni mówią. I nie trzeba takich ludzi słuchać i się przejmować. Dobra, przepraszam, wracamy teraz do tematu. Ja później odpowiem na wszystkie pytania. Tak, czyli co? Czyli jeśli wiemy już, że przyczyny są, przyczyną naszego stanu i są problemy psychologiczne, tak? Co możemy zrobić? Przede wszystkim też jest bardzo takim męczącym uczuciem w tej sytuacji, tak? Uczucie rozczarowania. Ja myślę, że to jest takie najbardziej dolujące, taka najbardziej dolująca emocja, tak? Kiedy zawiedliśmy się albo rozczarowaliśmy się i nie chce się ani walczyć, ani tworzyć jakiś, budować planów, nie chce się robić nic, tak? Co robimy w tej sytuacji, kiedy wiemy, że tu nie chodzi o niski poziom kortyzolu? Zmieniamy po prostu nasze otoczenie. Co mam na myśli? Jeśli spaliśmy w sypialni, to śpimy w salonie albo w gabinecie. Na każdym poziomie staramy się zmienić to otoczenie. Ja zaraz powiem, po co to robimy. Jeśli mamy możliwość, możemy z mieszkania wyjechać tam na dacie gdzieś za miasto, tam pomieszkać na wsi. Jeśli mamy możliwość, możemy pojechać w podróż. Jeśli mieszkamy, żyjemy w akademiku i nie mamy możliwości finansowej gdzieś wyjechać, to możemy zmienić ubrania, zacząć zakładać bardziej kolorowe ubrania i zmienić fryzurę.
zmienić makijaż. Ja wiem, że to się w takim stanie robi się bardzo ciężko i bardzo się nie chce tego robić i chce się założyć po prostu dres i przejść niezauważonym na zakupy i wrócić do domu jak najszybciej, ale trzeba to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób my pokażemy naszemu organizmowi, że my jesteśmy gotowi do walki, że my jesteśmy gotowi do zmian. I naprawdę na tym poziomie podświadomości organizm to zauważy. Naprawdę to da dużo dobrego. To będą po prostu pierwsze kroki, początki zmiany tej sytuacji. I kolejne co robimy, to robimy takie ćwiczenia. Tak, odwzajemniam wszystkie ciepłe słowa, teraz nie odpowiadam, bo chcę się skupić na temacie. Robimy takie ćwiczenie. Ja jeszcze raz chcę zrobić akcent. Ja bardzo Państwa proszę, żebyście robili wszystkie te ćwiczenia, o których mówię, dlatego że ja przeczytałam, nakupowałam przez lata mnóstwo książek. Ja kiedyś przywoziłam z Moskwy walizki książek i z tych wszystkich książek przydatne było tylko tyle, załóżmy, tak? I z tych wszystkich ćwiczeń, które istnieją, przydatne to są tylko... Też Państwo na pewno wiecie, tak? Że kupujesz książkę teraz... Książkę, a po prostu... Ja mam też takie książki w domu, z których nic nie wynika. I ja tego bardzo też nie lubiłam, kiedy tam szłam na terapię, z tego nic nie wynikało, albo kupowałam książkę i oprócz uwierz w siebie tam nic nie wynosiłam. Dlatego te ćwiczenia, o których ja mówię, one są skuteczne, więc proszę to robić, proszę nie jakby litować się nad sobą, nie mówić, no co to da, to są takie dziecięce ćwiczenia jakieś, tak? Spokojnie, my to robimy dla naszej podświadomości, ona jest mądrzejsza od nas, ona zrobi za nas wszystko. My musimy tylko to zrobić. Czyli pierwsze takie ćwiczenie, które polecam robić i nawet, i tym bardziej nawet powiedziałabym, jeśli stać nas na to, żeby zmienić otoczenie w tym sensie, że możemy wyjechać gdzieś w podróż, to w podróży nie chodzi o to tylko, żeby wyjechać, tak? Zmieniamy otoczenie, tak? Wstajemy po prostu z łóżka, przenosimy się do innego pokoju, idziemy pod prysznic, zmieniamy ubrania, możemy wrócić do łóżka, jeśli źle się czujemy, ale już w innym pokoju i to już będzie troszeczkę lepiej wpływało na nas. I codziennie można robić takie ćwiczenia zamiast na przykład gimnastykowania się rano. Albo jeśli ktoś nie lubi rano robić ćwiczeń, robić to obojętnie o jakiej porze. Stajemy, wyobrażamy sobie sytuację, zamykamy oczy, wyobrażamy sobie sytuację albo emocję, której chcemy się pozbyć z naszego życia, tak? Na przykład rozczarowanie, tak? Albo jakiś tam ból, albo jakaś sytuacja, cokolwiek. Zamykamy oczy, wyobrażamy sobie to i robimy taki ruch. Można nazwijcie to Państwo jak chcecie. Po prostu my odrzucamy tą sytuację od siebie. Robimy tak przez jedną minutę co najmniej. Tak, wyobrażamy sobie tą sytuację i ją odrzucamy. Wiem, że to może wyglądać jako ćwiczenie jakieś dla dzieci, ale powtórzę, że proszę robić i nie analizować, czy to dla dzieci, czy nie. Kolejne ćwiczenie, które jest też bardzo ważne i też robimy go po minucie, to jest ćwiczenie zrzucenie z ramion. To jest tak, jakby ktoś położył nam rękę na ramię i my go odrzucamy, tak? I przez minuty najpierw jednym ramieniem, a później drugim też przez minuty i przez kolejną minutę robimy dwoma ramionami, że my zrzucamy coś albo kogoś, albo coś tam z ramion. Też wyobrażamy sobie coś, tak? Czego chcemy się pozbyć i zrzucamy najpierw jednym ramieniem, potem drugim i potem dwoma. Każde ćwiczenie robimy po minucie, ale można to wszystko robić kilka razy dziennie. Kolejne, co możemy zrobić, komuś to pomaga.
Jeśli komuś to pomaga, to proszę to robić jak najbardziej. Medytacja, tak? Można się położyć na podłodze albo w łóżku, tam zapalić świecy, tak? Włączyć piękną muzykę, medytować. Ale ja z doświadczenia, to jest moje subiektywne doświadczenie, kiedy byłam w tym stanie byłam 10 lat temu, zmarł mi ojciec. Po tym, jak umarł pies, miałam cięższą depresję niż po tym, jak umarł ojciec, tak? I przy czym nie tylko ja jedna. Interesowałam się tym tematem i mnóstwo ludzi tak mają. Nie mówię, że wszyscy, ale dosyć sporo osób. Kiedy byłam w tamtym stanie, w tamtej sytuacji, mnie medytacja nie pomagała. Medytacja może mnie osobiście pomóc teraz, żeby się zrelaksować, żeby się rozluźnić, tak? Kiedy ze mną wszystko jest okej, tak? Natomiast kiedy przeżywam jakiś ogromny stres, mnie rzeczywiście bardzo pomagają różne ćwiczenia, jakieś tam siłowe, tak? I sport. Także, no, ale proszę słuchać siebie, tak? Jeśli Państwu na przykład pomaga medytacja, to jak najbardziej. Dalej, co robimy dalej? Jakie kolejne ćwiczenia? Ja myślę, że Państwo wiecie o tym ćwiczeniu, to jest takie popularne. Krzyczeć do poduszki. Ale ja proponuję, można oczywiście krzyczeć do poduszki, to też bardzo pomaga. My musimy to wyrzucić z siebie. Ja proponuję zrobić też ćwiczenie krzyczeć do dłoni. Zamykamy po prostu dłonią, zakrywamy sobie buzię. I z całej siły krzyczymy. I kiedy to robimy, my wyrzucamy z siebie, tak, tą całą naszą emocję, to jest kognitywno, po polsku to by się na, w każdym razie terapia związana z ciałem. Nie przetłumaczę teraz o pierwszej w nocy poprawnie. Kognitywno-powiedzieńczyska w języku rosyjskim, po polsku nie pamiętam, ale wiecie Państwo na pewno o jaką terapię chodzi. Ostatnio też na wideo mówiliśmy właśnie o sytuacjach, w których trzeba iść tylko do terapeuty, który się zajmuje, który pracuje w tym właśnie nurcie. Tak, czyli co robimy? Zamykamy, przykrywamy sobie buzię, krzyczymy bardzo mocno i tutaj z tej strony my poczujemy taki ucisk i gdzieś tak po 30-40 sekundach poczujemy ciepło. I to super. To znaczy, że działa i w ten sposób uwolnimy po prostu tą całą blokadę, którą mamy na skutek tego stresu, tego rozczarowania, tak, który mamy zazwyczaj tu w gardle. Więc też to ćwiczenie polecam. Kolejna technika, też skuteczna. Ja proponuję robić te wszystkie techniki po kolei. Kolejna technika polega na tym, że bierzemy kartkę papieru, bierzemy flamaster albo ołówek jakiś, zamykamy oczy, siadamy i z zamkniętymi oczami malujemy, nieważne co, tak? Malujemy swoje emocje, swoje uczucia. Wyobrażamy sobie, gdzie w nas jest to uczucie albo ta emocja. Nie wiem, rozczarowanie, ktoś nam wbił nóż w plecy, rozczarowaliśmy się w czymś albo w kimś, albo nie mamy sił, nie widzimy już sensu. W ogóle wszystkie takie negatywne emocje, które odczuwamy, staramy się wyobrazić, gdzie my je mamy i staramy się to narysować. To ma być, to nie ma być jakiś obraz czegoś pięknego, konkretnego. Nie, nie, nie. Po prostu musimy rysować coś, nieważne co, to może być po prostu poharatana kartka, tak? To nie ma znaczenia. Ważne, żeby zamknąć oczy, poszukać w sobie, gdzie to się mieści i pomyśleć, że chcemy to wyrzucić z siebie i wyrzucamy to właśnie przez naszą rękę na tą kartkę papieru. Oczywiście w trakcie tego ćwiczenia będziemy płakać, możliwe, że będziemy wspominać coś,
albo kogoś, albo jakąś sytuację i to wszystko jest nie tylko normalne, ale bardzo zdrowe, bardzo okej i w ten sposób my wyrzucamy to z siebie. To jest najważniejsze, tak? Żeby nas to nie rozjadało w środku. To na przykład to ćwiczenie bardzo pomaga w sytuacji takiego, jak mówiłam, rozczarowania. Tak, w ten sposób zdejmujemy tą całą blokadę z gardła. Dalej, co robimy? Bardzo pomaga też, żeby wygadać się. Bardzo proszę, to znaczy ja proponuję Państwu zrobić jak chcecie. Ja bardzo, nie proszę, proponuję. U mnie, słuchajcie, ja zaraz wrócę do tematu. Miałam taką sąsiadkę tu na Ukrainie. Znamy się tyle, ile ja żyję. Pamiętam, jak ona mnie jeszcze niańczyła, jak ja byłam mała, karmiła mnie twarogiem i tak dalej. Ale do czego zmierzam? I ta sąsiadka, ona ma taki charakter. Po pierwsze, ona ma bardzo cięty język, jej nie lubią. A po drugie, ona jest bardzo, naprawdę bardzo apodyktyczna. Kiedyś planowaliśmy pojechać, potem jeździliśmy co rok, ale za pierwszym razem planowaliśmy pojechać całą rodziną na Krym. Ja się napaliłam, że pokażę dzieciom Krym moimi oczami, tak? I szukałam po prostu pensjonatu jakiegoś, czegoś tam, gdzie wynająć mieszkanie czy coś. I zadzwoniłam do tej swojej, Zoja ona ma na imię, tej sąsiadki z Ukrainy byłej. I mówię jej, że chcemy jechać na Krym. I ona mówi, więc Tania, jedziecie tam i tam. Podała adres dokładny. I nigdzie więcej na Krym nie ma sensu jechać. Macie jechać tam, do Partenitu, tam do Ласточкиного гнезда і там, і там. Зачимуєте ще там і там. В Жосквіні купуєте там і там. Я була так здивлена, ну слухайте, ну я якби ще її не питам. Поза тим Крим є, ну не важне. І ми пам'ятаємо, що сміялись ми ще з межем, що кримські персики, так, кримські бжусквіні і так далі, і так далі. Але це ще оказало? Оказалося, що вона абсолютно мала рацію. І я вінці ще не шмяла, і завжди, коли вона мені щось дорадзала, я їм слухала попросту. Я вім, що спосіб, в який вона мовила, був, ну, може, не збит, ну, вона робила то без реверансів, без тих всіх фальбанок і так далі, так вона мовила впрост. Але речевіще, то, що вона полічила, пізні їздили ми цього року тільки там, звідзали ми різні міста там, і місцевості, і так далі, вона мала рацію, так? Także ja nie chcę być jak Zoja, ale jednak bardzo polecam, tak, robić to, co mówię. Tak, żartuję oczywiście. Więc tak, teraz straciłam wątek z tymi refleksjami. Ach, ty nigdy nie dorośniesz, Taniu, tak. Czyli, aha, co mówiliśmy, żeby się wygadać. Bardzo proszę, o, przypomniałam sobie. Bardzo proszę, proszę jak Zoja, jak moja sąsiadka, nie gadać koleżankom, nawet jeśli jest bardzo ciężko. Nie rozmawiać z koleżankami i im się nie zwierzać. Ja wiem, że zaraz mi napiszą, a jeśli koleżanka jest dobra i tak dalej, i tak dalej. No, możecie Państwo robić jak chcecie. Ja mówię swoje subiektywne zdanie, co ja bym poradziła sobie samej 15 lat temu. Nie rozmawiać z koleżankami, nie zwierzać się komuś, kogo nie znacie. Czasami wydaje się, że jeśli osobie mało znanej albo z której się więcej nie spotkamy, się zwierzymy, to będzie nam lżej. Nie, lżej nie będzie, bo my nie wiemy. Jeśli my nie znamy tą osobę, my nie wiemy, jak ona zareaguje. Jeśli zareaguje obojętnością, będzie, a my jesteśmy w takim delikatnym stanie, to nas to zaboli jeszcze bardziej, tak? Najlepiej iść do psychologa, takich psychologów, którzy tylko słuchają i nic nie doradzają, jest sporo, na szczęście. Jeśli nie stać, lifehack, jeśli nie stać nas na dobrego psychologa, a musimy się wygadać, tak, to znajdujemy sobie gdzieś z łapanki studenta psychologii,
który pasjonuje się tym, co studiuje, który naprawdę kocha to, co robi, czego się uczy. I mówimy mu wprost, że słuchaj, ja muszę się wygadać. Ty chcesz mieć praktykę bezpłatną, więc po prostu przez godziny mnie słuchasz, tak? Dogadujecie się. I proszę mi wierzyć, efekt będzie nie mniej niż u psychologa po prostu, który tylko słucha, kiwa, wysłuchuje i tak dalej, tak? Więc można sobie to... można sobie wziąć to, naprawdę spróbować. Znaleźć studenta, i a student bardzo chętnie weźmie w tym udział, tak? Bo musi mieć praktykę i pracować z ludźmi i tak dalej. Także można sobie zaoszczędzić. I to jest bardzo ważne, tak? Kiedyś też na wcześniejszych wideo mówiliśmy o takiej metodzie, tak? Dlaczego psychologowie często słuchają i nic nie mówią. Ale tu nie dla każdego klienta, nie chcę mówić, używać słowa pacjent, bo uważam, że pacjenci są w szpitalu. Nie dla każdego klienta to jest odpowiednia technika, tak? Ale to, o czym my mówimy dzisiaj, w tej sytuacji jest to odpowiednie jak najbardziej. Czyli wygadać się albo się wypisać. Bierzemy zeszyt i piszemy tam wszystko, tak? Wszystko, co myślimy. Wypisujemy na przykład swoje uczucie rozczarowania, jak się czujemy. Bardzo dziękuję za lajki, jeśli ich będzie więcej, będzie mi bardzo miło. Tak. Do mnie można się wygadać, nie po psychologii, ale po filozofii. Zapraszam, psycholog zamilowania. O, uwielbiam. To jest drugi kierunek, który marzyłam, żeby studiować filozofię. Kiedy zastanawiałam się, czy iść na psychologię, czy na filozofię, wypisałam sobie sporo kierunków, które mnie interesowały, i potem metodą eliminacji odrzucałam. I zostały mi dwa, filozofia i psychologia. I bardzo długo nie mogłam się zdecydować, co ja chcę studiować, tak? No, psychologia zwyciężyła, ale filozofia to są też wspaniałe osoby, które studiują filozofię. Miałam do czynienia i mam najlepsze wrażenie, to jest... Tak, dobra, wracamy do tematu. Ja później wszystko powiem. Czyli wypisujemy sobie nasze uczucie rozczarowania, tak? Co czujemy, na czym ono polega, co się stało, jak czuliśmy się, bardzo szczegółowo, tak? Piszemy wszystko, co leży nam na sercu, co chcielibyśmy. Jeśli nie chcemy żyć, piszemy, że nie chcę żyć, że tam nie widzę sensu, że to i to, że myślę, że tak i tak jest, że po prostu bardzo szczerze wszystko opisujemy. Pilnujemy, żeby tego zeszytu nikt nie zobaczył. I żeby hasła do naszego komputera też nikt nie miał. Dlatego, że kiedy jesteśmy w takim stanie, to możemy nie zauważyć jakiegoś sępa, który bez skrupułów wtargnie się w naszą przestrzeń intymną. A jak jesteśmy w takim słabym stanie emocjonalnym, to nam to nie jest potrzebne. Natomiast to wypisanie, tak, swoich emocji naprawdę bardzo nam się przyda. I co najważniejsze, pamiętamy, piszemy tam wszystko uczciwie, co czujemy, i pamiętamy, to jest bardzo ważne, że wszystko, co my odczuwamy, to jest normalne. Każdy człowiek w swoim życiu chociażby co najmniej jeden raz przez to przejdzie albo przeszedł. To jest absolutnie normalne. Nienormalne jest, no co znaczy nienormalne? Niepożądane, tak? Jest na długo tkwić w tym stanie. Więc naszym zadaniem jest jak najszybciej z tego uciec, tak? Te ćwiczenia, o których my mówiliśmy, one są bardzo skuteczne, one działają. Więc po prostu robimy to i tak dalej. Robimy to, nie wątpimy w siebie, jesteśmy wyrozumiali dla siebie i rozumiemy, że to się skończy, to nie będzie trwało wiecznie, to jest coś po prostu, co trzeba przeżyć.
To jest część tej drogi, którą mamy przejść, tak? Nic w tym strasznego nie ma. Strasznego w sensie, że o Boże, jeśli ja mam takie myśli, to ze mną coś jest nie tak. Wszystko tak. Takie myśli ma każdy. I nikt od tego nie jest jakby ubezpieczony, tak? Ważne, żeby to nie trwało więcej niż 40 dni, bo ponieważ, tak jak mówiłam wcześniej, tak, że długi stres, który długo trwa, on prowadzi do zaburzenia psychosomatyki. No i z tym kortyzolem potem będzie historia, tak? Tak, co jeszcze warto zrobić? Sport, tak? Pamiętamy. Jeśli czujemy się bardzo źle, ja wiem, że łatwo mówić. Ja też nie lubię sport, delikatnie mówiąc. Ja go unikam jak mogę, ale jak tylko ja mam stres, naprawdę mocny stres, proszę mi wierzyć, ostatnio jak miałam stres, kiedy miałam stres pół roku temu albo 9 miesięcy temu, pierwsze co ja zrobiłam, ja wstałam o 7 rano, ja pojechałam na fitness i 60 minut uczciwie biegałam na bieżni. Potem poszła jeszcze coś poćwiczyć, ale to już taki było na odczepkę, skoro już jestem, zapłaciłam za abonament, tak? I mi to pomogło. Dlatego, że w tych sytuacjach, kiedy ja wcześniej miałam podobne sytuacje, ja bardzo długo to przeżywałam, bardzo długo się nakręcałam, analizowałam, cierpiałam, użalałam się nad sobą, zastanawiałam się też nad tymi sensami wszystkimi egzystencjalnymi i w ogóle, i po prostu nie było temu końca. A teraz mnie ten stres zajął 3 dni i ja nie zrobiłam żadnych z tych głupot, które robiłam, powiedzmy, 15 lat temu. Także po prostu się nie litujemy nad sobą, że łatwo mi mówić i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie łatwo, dlatego że, a może i łatwo, tak? A łatwo dlatego, że ja wiem, o czym mówię. Wstajemy z łóżka i idziemy chociażby pobiegać. Po tej godzinie już poczujemy się zupełnie inaczej i łatwiej będzie nam z tym stanem walczyć. Naprawdę. To, ta dopamina, tak? Ona się wytwarza, te hormony szczęścia w sposób naturalny. Niwelują skutki adrenaliny, którą zawsze mamy nadmiar podczas stresu. Dalej, co robimy? Sport, tak? Kolejna taka technika, też bardzo fajna i skuteczna. Można to też zapisać sobie, można po prostu pomyśleć. Nie, lepiej zapisać. Ja jestem za tym, żeby zapisywać. Kiedy zapisujemy, to połączenie po prostu tej motoryki z mózgiem, to i łatwiej się utrwala, i poświadomość lepiej to chłonie. Co my zapisujemy? My piszemy, my bierzemy naszą sytuację, naszą cholernie trudną sytuację, beznadziejną, haniebną, rozpaczliwą, jeszcze jaką, nie wiem, różne mogą być tu. Boże, daj Bóg pamięci o wpół do drugiej w nocy. W każdym razie porównanie, tak? Oczywiście nam się wydaje, że to jest najgorsze, co mogło nas spotkać w życiu, że to jest tragedia i tak dalej, ale znowu nie rozczulamy się, bierzemy zeszyt i zapisujemy plusy tej właśnie sytuacji. Tej okropnej, tej strasznej sytuacji. Wypisujemy sobie, piszemy, że stało się to i tamto, za to i dalej piszemy, kontynuujemy zdanie, tak? Ostatnio na wideo, pamiętacie Państwo, kto mnie ogląda stale, mówiłam o dziewczynie, która ma raka, Liza Feniks. I ona nagrała ostatnio wideo i ona właśnie mówiła, ja myślę, ja jestem pewna, że ona pracuje z psychologiem. Ona mówiła, że, bo jej wycięli macicę w wieku 26 lat i dla niej to był koniec świata na początku. I później ona zaczęła, ona teraz to opowiadała, że ja zaczęłam widzieć plusy tego, że ja nie mam tego cierpienia, które mają kobiety co miesiąc, tak? Że ja nie mam tego stresu. No wszystkie dziewczyny wiemy, o czym mówimy, tak? Jej nie wycięto jajników, więc ona nie ma tego starzenia się przedwczesnego, tak? Więc wszystko jest okej, tak? I z seksem wszystko jest okej i nie ma stresu, więc zobaczcie, dziewczyna chora na raka, tam chyba jest czwarty stopień, trzeci na pewno. Ona szuka plusy sytuacji,
Więc my powinniśmy się wstydzić, jeśli nie możemy zrobić ze sobą porządek i przy okazji to będzie następne ćwiczenie, następna technika. Następna technika, wiecie jaka jest? Pomyśleć o tym, że pomyśleć o swojej sytuacji i pomyśleć o tym, że mogłoby być o wiele gorzej. Że są na świecie miliony ludzi, którzy są w miliardy gorszej sytuacji niż ja. I też pomyśleć o tym, poświęcić czas i wypisać sobie w zeszycie, tak? Że no tak, no ja nie chcę żyć, jest, nie chcę brzydko mówić jak, nie widzę jakby celu, nie widzę sensu, straciłem wszystko, tak? Albo straciłem biznes, albo straciłem ukochanego zwierzęcie, zwierzaka, albo straciłem, nie wiem, bliską osobę, albo tam jeszcze coś, tak? Ale są osoby, które mają gorzej. Ja nie mówię o tym, żeby się tym pocieszać, ja mówię po prostu o tym, że trzeba, jak się mówi w Odessie, ty посмотри вокруг i трезво содрогнись. Spójrz dookoła i, jak to wytłumaczyć, rozejrzyj się dookoła i trzeźwo, kurde, jak to słowo, sadragnis, no wstrząśnij się, tak, przeraź się, tak, tutaj by to bardzo pasowało, tak, że rozejrzyj się dookoła, tak, ile jest na świecie sytuacji dużo gorszych niż twoja. I nie po to, żeby się cieszyć, że komuś jest gorzej, tylko żeby po prostu, no chare, tak? No ile można, no okej. I pamiętamy, że to, co nam wydaje się w tym momencie po prostu nie do przeżycia, jakąś porażką, jakimś wstydem, jakimś rozczarowaniem, jakimś bólem, jakimś po prostu nie wiadomo czym, za 5 lat my o tym nie będziemy pamiętać. I ja mogę powiedzieć, że u mnie w życiu było do 40 roku życia mnóstwo takich sytuacji, kiedy wydawało mi się, że to jest koniec świata, że tego to nie, no to jest, no to w ogóle już nie ma sensu, w ogóle nie ten. I ja teraz naprawdę mówię to absolutnie uczciwie, nie po to, żeby kogoś pocieszyć czy coś. Ja absolutnie uczciwie powiem, że patrząc na to, co było, tak, to w ogóle nie jest warte ani jednej mojej łzy. To nie jest warte tyle godzin, tygodni, miesięcy, lat zastanawiania się, analizowania, rozpaczania. To w ogóle nie jest nic warte. I na to, co nie jest nic warte w dniu dzisiejszym, co nie jest dla mnie w ogóle żadną wartością, żadnym, nie budzi we mnie żadnych emocji, tak? Ja kiedyś wyliwałam litry łez. Po co? Ten czas można było spędzić inaczej, tak? Gdybym ja wtedy miała taką wiedzę, którą mam teraz. No. Także ty посмотри вокруг i трезво содрогнись. Kolejna technika. Bardzo ważna technika, może ostatnia na dzisiaj. Ja nie wiem, co tam Państwo piszecie, może się śmiejecie ze mnie, ja nie wiem. Tak, mówimy o kryzysie egzystencji. Dokładnie. Aby nie tkwić w czymś negatywnym. Albo straciłem miłość mojego życia. Zaraz o tym porozmawiamy. Tak, ostatnia technika, bardzo ważna, którą też proponuję zrobić. Wypisujemy w zeszycie, co ja będę robić, kiedy wszystko to już opisaliśmy, tak? Co ja będę robić, kiedy ta sytuacja się skończy? Jest bardzo ważne dla nas widzieć kierunek w przyszłości, w naszej przyszłości. Co my będziemy robić potem? I musimy się zastanowić na spokojnie, tak? I znowu powypisywać. Czyli wypisujemy trzy ostatnie techniki. Za to, czyli stało się to, to i to, czuję się tak, tak i tak, za to wypisujemy plusy. Powtarzamy teraz, tak? Kolejna rzecz,
mogło być o wiele gorzej. Analizujemy, czy rzeczywiście mogłoby. Ja mogę powiedzieć, że tak. Że są naprawdę rzeczy dużo gorsze, niż nam czasami się wydaje w naszej subiektywnej ocenie. I znowu robimy taką listę. Czym ja się zajmę, jak będę żył i co będę robił, kiedy ta sytuacja minie, kiedy to wszystko się skończy. Znaleźć cel, tak. To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, kiedy jesteśmy w takim stanie, ale jeśli my codziennie będziemy robić to wszystko, o czym my tu mówimy, przez ostatnie 55 minut, 20 sekund, to naprawdę tymi małymi kroczkami naprawdę bardzo dużo osiągniemy. My z tego, to jest, my musimy to robić. Po prostu musimy, żeby nie, to nie trwało więcej niż 40 dni. Każda negatywna emocja, trzeba, żeby ona nie przerosła w uczucie, żeby, to nie, żeby w tym nie tkwić, tak? Dlatego że można potem bardzo łatwo zjechać w depresję, w naprawdę mocną depresję. A no, nie jest to po prostu warte, jak życie pokazuje, tak? I co jeszcze? Co jeszcze chciałabym powiedzieć na koniec? Kiedy jest nam bardzo źle, oprócz tych wszystkich technik, warto pomyśleć o tym, warto przypomnieć sobie o tym, że ból i kryzys i jakieś tam porażki zawsze są nam dane po to, żebyśmy się rozwijali. Człowiek, żaden człowiek nie rozwijałby się, gdyby wszystko miał, gdyby wszystko było stabilnie, nic się nie zmieniało, nie trzeba było nic starać się, walczyć, zmieniać siebie, tak? Właśnie kryzys i właśnie ból pokazują nam miejsce, gdzie jest potencjał dla naszego wzrostu. Pokazują nam to, nad czym powinniśmy popracować, żeby się rozwinąć i żeby stać się osobowością innego masztabu. O, jak nawymyślałam, jak filozof. Tak? Inaczej mówiąc, ból nam zawsze pokazuje miejsce, w którym się powinniśmy rozwinąć, gdzie mamy braki, nad czym powinniśmy pracować i gdzie możemy stać się silniejszymi ludźmi, tak? I zawsze to, co było bólem, jeśli nie po prostu nie poddawaliśmy się depresji przez zbyt długi okres czasu, tylko było to dla nas sygnałem dla pracy nad sobą, to zazwyczaj zawsze tam znajdujemy dla siebie później jakiś tam potencjał, który wychodzi nam na dobre. Także na tym dokładnie. Trzeba zamienić trucizny w lekarstwo. Dokładnie. Dokładnie. I bardzo dużo znam osób, którzy właśnie poprzez takie kryzysy i ogromne stresy tak siebie zmienili, przeszły przez taki czyściec, nie wiem jak to nazwać, że zmienili się po prostu nie do poznania. Łącznie oczywiście z hakamadą, tak. I trudno mi teraz przynajmniej tak na szybko przypomnieć sobie osobę, która żyłaby i dorastała w warunkach cieplarnianych, super kochająca rodzina, dziadkowie, dużo pieniędzy, wszystko co chcesz i mogłaby potem coś zdobyć z siebie samodzielnie, tak? Albo z siebie, po prostu wyrzeźbić siebie i coś tam osiągnąć. Bardzo często bywa na odwrót, że im bardziej cieplarniane warunki ma dziecko, to jest ogromna potem pokusa, jeśli chodzi o narkotyki i takie różne rzeczy, tak? Ale już nie wpadajmy ze skrajności w skrajność, także to ja mówię po prostu dla osób, którzy czasami może myślą, że ktoś ma lepszy start w życie i dlatego jest mu łatwiej.
To nie zawsze bywa, tak. I nie ma co komu czego zazdrościć. Dlatego, że nikt nie wie nigdy, co kogo czeka, jaki krzyż, kogo czeka tam z przodu. Tak, piesek wyzdrowiał. Ja wrzucę po tym, jak skończę live, wrzucę takie króciutkie wideo. Jest jeszcze takie trochę, no, chodzi na podwórku już. Samodzielnie je, wstaje. Już macha ogonkiem, jak mnie widzi. I zamierzam jutro go zabrać na spacer do parku. Pojedziemy autem. Przy okazji, tam jedna pani się oburzała, dlaczego ja się chwalę, że liczyłam psa. Ja się nie chwalę, ja nie wiem, czym tu się chwalić. To jest jedna sytuacja z miliardów, które przeżyłam i po prostu się rozpłakałam i zrobiłam live'a wtedy, bo praca mi bardzo pomaga jakby poradzić sobie ze stresem. To był ogromny stres, kiedy lekarz proponował mi uśpić tego psa. Ja nie robię to po to, żeby się chwalić. Nie wiem, czym tu się można chwalić. Ja nie bardzo rozumiem jakby. Ja bym nigdy nie mówiła w ogóle o tych sytuacjach, że ja tam przywożę zwierzęta, gdyby nie zmieniło się prawo jakieś tam celnicze, bo ja robiłam to zanim jeszcze założyłam kanał na YouTube, ale wtedy można było bezpłatnie, bez dokumentów żadnych przywozić psy do Polski, co ja sukcesem robiłam. Od razu powiem, że ja znajdowałam im dobre ręce, ja nie oddawałam je do schroniska, nie porzucałam na ulicy, nie podrzucałam nikomu pod dom, nie wiem, co jeszcze tam mogą hejterzy napisać, tak? Ja znajdowałam i ja bym nigdy o tym nie powiedziała, nigdy, bo ja się zgadzam z tym, że nie wolno mówić o czymś, co robisz dla kogoś. I mnie przymusiła do tego sytuacja, kiedy te dokumenty zrobiły się strasznie drogie, naprawdę bardzo drogie dla każdego psa, przewiezienie przez granicę, już nie mówiąc o stresie, i dzięki Państwu pomocy ja mogłam albo udawać taką dumną i nie prosić o pomoc, a mogłam po prostu przesunąć koronę na głowie i poprosić o pomoc, i za to dużo więcej psów były uratowane i mają teraz dobre domy, i ci ludzie też się cieszą, więc i właśnie to jest powodem tego, że ja nigdy nie nagrywam żadnych wideo, bo ja spodziewałam się takiej reakcji, że zarzucą mnie to, że ja się chwalę. To nie ma, naprawdę, proszę mi wierzyć, ja milion razy myślałam o tym, że ja przestanę się tym zajmować, że to jest ostatni pies, którego uratowałam, że ja zamknę to, pomagam PL zwierzęta na UA, że ja już nie mam sił, ja nie mam sił, kiedy ja muszę uśpić psa kolejnego, ja o tym nikomu nie mówię. I tak dalej, i tak dalej. I tu naprawdę to nie jest sytuacja z której ja bym się chwaliła i tak dalej. Także to do pani, która mnie tam coś tam próbowała zarzucić, że ja się tam czymś chwalę. A Państwu przy okazji dziękuję. I jest Państwa też zasługa w tym, że myślę, że to, że ja wtedy nagrałam tego live'a, ja go teraz usunęłam. Chociaż też, no, czego ja mam się wstydzić, tak? Że się wzruszyłam, że pies mi umierał. No ja nie jestem Magda Goebbels, która otruła własne dzieci i potem poszła rozkładać pasjans spokojnie, tak? Ja mam inny system nerwowy, tak? Ja bardzo przeżywałam stan pieska. No i tyle. I co chciałam jeszcze powiedzieć? A, że bardzo Państwu dziękuję. Mi się wydaje, że ta energia, że Państwo dowiedzieliście się o tej historii, że ona też bardzo pomogła temu, że jakoś tam, ja wierzę w coś takiego, że jak są jakieś takie dobre energie, tak, życzymy komuś dużo dobrego, to jakoś sytuacja się dobrze rozwija i widzicie, wyzdrowiał. Tak, super pomocne nagranie, bardzo proszę zapisać. Na te słowa czekałam, nie ukrywam. Tak, czy wszystko, o wszystkim porozmawialiśmy? Tak, ja myślę, że tak. Pamiętamy o tym kortyzolu, tak? Sprawdzić. Dobrze, kochani, jesteśmy razem 65 minut. Nawet nie myślałam, że to będzie taki krótki live, bardzo.
Tak. Proszę o niezapominaniu stawiania lajków, jeśli Państwu wideo się podoba. Państwa to nic nie kosztuje, a dziewczynie będzie przyjemnie. Tak, i co? No teraz pytania, tak? No trochę pytań spróbujemy odpowiedzieć teraz. Jest Pani kochana? O, dziękuję za ciepłe słowa, Pani Marto. Pozdrawiam serdecznie wszystkich z Kanady. Boże, oglądałam taki film ostatnio, super film. I postanowiłam, że koniecznie chcę pojechać do Kanady. Tam był taki no, chłopak z Kanady, no nie chłopak, taki policjant z Kanady, przyjechał tam na wieś ukraińską i tam pomagał i tam w ogóle okazało się, że jest super taki ten, jeszcze taki aktor ładny grał. I ja się teraz napaliłam pojechać do Kanady, niekoniecznie do policji, bo nie przypadam za celnikami, policją i tymi wszystkimi gadami. O Jezu, jakbym chciała. Ja po prostu ja nie mogę, od 3 dni chodzę. Wiecie Państwo, jeszcze sami Państwo się pytacie, jaki film polecam. Polecam film, kurczę, też oglądałam ostatnio parę takich fajnych filmów. Wszystko o jego byłej. Tam sytuacja, kiedy dziewczyna, która została, jej najlepsza przyjaciółka sypiała z jej narzeczonym dzień przed ślubem. Ona się rozczarowała i postanowiła też być taką. I ona zaprzyjaźniła się z byłą żoną chłopaka, którego chciała uwieść, no chłopaka, mężczyzny. I wyciągała z niej informacje i wykorzystywała, no w każdym razie, czym się to skończyło, trzeba oglądać. Film super, film po prostu super i także polecam. Nazywa się rosyjski film, Wszystko jego byle. I mam nadzieję, że w końcu znajdę czas, uruchomię ten drugi kanał. Między innymi tam będę wrzucać też informacje o filmach albo muzyce, którą lubię. Zapraszam do Houston. O Jezu. I do Stanów chcę. No teraz do Kanady trochę bardziej niż do Stanów. Boże, ja nie mogę Kanady. Aż i po prostu widzę te litery Kanady przed oczami. I do Houston też mi się chce. Ja siedzę na dalekiej Ukrainie, ale nie narzekam. Jak radzić sobie z lękowym stylem przywiązania? O, proszę, to dzisiaj, nie dzisiaj. Dobra, takie krótsze pytania, no, bo ja tego nie ujmę w dwóch zdaniach, a nie mam już sił dzisiaj w nocy. O tym po prostu, dobra, ja nagram wideo po prostu osobne. A ja zapraszam do Arizony. Wow, ale bardzo chętnie. No, może kiedyś się uda. Proszę przyjechać do Chicago. Chicago, tak? Po polsku się mówi. Pani Tatiano, jak przestać rozpamiętywać przeszłość? Pani Julio, ja proponuję zrozumieć jedną rzecz. Rozpamiętywanie przeszłości nic nam nie da, dlatego że pani kieruje energię do tyłu, a tam już nic nie ma. Zamiast kierować ją do przodu, gdzie jeszcze można coś zrobić. I tu też zależy, co pani ma na myśli. Czy pani rozpamiętuje przeszłość, może pani napisze jeszcze, która była dobra, ale która się skończyła? Czy pani rozpamiętuje przeszłość, że na przykład pani czegoś żałuje? Jeśli pani czegoś żałuje w przeszłości, to proszę zrozumieć, i to o tym też chyba wiele razy mówiliśmy o tym, tak, że wszystko, co pani zrobiła, gdyby pani wróciła do siebie tamtej, postąpiłaby pani dzisiaj tak samo. Człowiek się zmienia, zmienia się wszystko, zmienia się jego ciało, jego myśli, jego spojrzenie na różne sprawy i sytuacje. I w tamtej przyszłości była pani zupełnie innym człowiekiem niż pani jest dzisiaj. I podjęła pani wtedy jedyną, najlepszą możliwą decyzję, biorąc pod uwagę wtedy pani sytuację życiową, pani wiedzę, pani wiek, pani doświadczenie albo jego brak, tak? Mnóstwo składników złożyło się na to, że pani podjęła jakąś tam decyzję.
To, że pani dzisiaj by jej nie podjęła, to jest inna sprawa. Ale gdyby cofnąć czas i pani byłaby tamtą dziewczyną, pani by postąpiła dokładnie w tamtych warunkach, tak? Postąpiłaby pani tak samo, więc tu nie ma czego żałować, tak? Po prostu teraz pani już tak nie postąpi. I cieszyć się z tego, tak, że ma pani jakieś doświadczenie, że zmieniła pani tam swoje spojrzenie na jakieś sprawy i tyle. Rozpamiętuję to, czego nie zrobiłam, chodzi o ambicje. Ambicje to jest w ogóle absolutnie chora rzecz. To jest to, czego nas uczą często z dzieciństwa, a lepiej by było, gdyby nas uczono bycie człowiekiem szczęśliwym. Nie ambitnym, tylko szczęśliwym. Dlatego, że moim subiektywnym zdaniem o wiele lepiej być szczęśliwym kierowcą autobusu, niż nieszczęśliwym prezydentem. Tak? Ambicje. Marzyć trzeba nie o spełnieniu jakichś tam swoich ambicji. To jest absolutnie chore. Ja uważam, że ambicja to jest coś chorego, tak? Marzyć o spełnieniu ambicji. Marzyć trzeba o spełnieniu swojego potencjału. Każdy człowiek ma jakiś potencjał. I między innymi to jest składnik szczęścia, z czego składa się subiektywne poczucie szczęścia. Ambicje. No, jeśli nawet ktoś nie jest ambitny, nie idzie na studia, nie robi tam czegoś i naszym subiektywnym zdaniem my nie wiemy, jak można tak żyć, nie czytając książek, nie rozwijając się, tak? Ale jeśli ten człowiek jest szczęśliwy, to można powiedzieć, że jego życie się udało. Pani Taniu, jestem fryzjerką, mam problem z jedną klientką, czuję się bardzo źle w jej towarzystwie. Podziękowałam jej za współpracę, bardzo kulturalnie. Ona wypisuje mi SMS, reagować, bo to klientka. Zablokować ją po prostu i tyle. Nie reagować, zablokować. Jak pani jej podziękowała, to ten, jak do niej nie dociera, to jej problem. Jakby zablokować i nic, nie ten. Jest pani jak plasterek. Plasterek czego? Cytryny. Pani Tatiana, jak pozbieracie po związku z mężczyzną z borderline? Jestem wykończona psychicznie. Ile czasu minęło od rozstania? Pani Tatiana, czy osoba z Aspergerem może być narcyzem, manipulantem? Nie sądzę. Miodu. Dziękuję. Jak pracować z małogłosem? Nie rozumiem tego. Z małogłosem, co to oznacza? Jak przestać się przejmować, co inni o nas pomyślą? O Boże, o Boże. To jest pierwsze, to jest jedna z pierwszych rzeczy, która na którą pani powinna poświęcić cały swój czas, idąc do pracy, robiąc zakupy. Powtarzać sobie, nie wiem, zaprogramować siebie, że inni mogą o nas myśleć, co chcą, absolutnie co chcą. Poszukać w sobie, dlaczego ja reaguję na to, co pomyślą o mnie inni. Jeśli pani będzie zastanawiała się i przejmowała się tym, co pomyślą inni, pani nie przeżyje szczęśliwie swojego jednego życia. Nie wyjdzie pani za mąż, za człowieka, którego pani pokocha, bo będzie pani się przyjmowała, co inni pomyślą, tak? A może on innym nie pasuje. Albo nie zostanie pani singielką, jeśli bardzo tego chce, ale co inni pomyślą, trzeba wyjść za mąż, tak? I tak, i to dotyczy każdego drobiazgu, tak? Jeśli my myślimy, co o nas pomyślą inni, no to nas nie ma. My nie istniejemy, my robimy, dostosowujemy się do tego, żeby dobrze wypaść w oczach innych. No to zastanowić się, czy ja po to się urodziłam, czy urodziłem, żeby zaspokajać wszystkich innych dookoła, tak? Żeby oni pomyśleli coś tam. Da napluć, co oni pomyślą. I tym bardziej, że my nie wiemy, co pomyślą o nas inni, bo my nie możemy wejść do ich głowy. I nawet
jakkolwiek byśmy nie byli w porządku wobec innych, my możemy się pewnego dnia dowiedzieć, że za naszymi plecami oni mówią o nas jakieś straszne rzeczy, tak? A my byliśmy w porządku wobec tych innych. I to też może być rozczarowaniem takim, co doprowadzi do kryzysu egzystencji, tak? Więc po co Pani jest potrzebny taki kryzys? To w ogóle to ćwiczyć, powtarzać sobie, jak nie wiem, po prostu powtarzać codziennie. Mam to gdzieś, co pomyślę innie, dosłownie. To jest pierwsza rzecz, którą uczą i na pick-upie, i w ogóle. No bez tego wysoka samoocena i brak, wyobrazić sobie taką szklaną ścianę, że ja otoczona jestem taką szklaną ścianą. I o nią się odbijają wszystko, co pomyślą inni, tak? Nie, to jest w ogóle, to jest dla Pani, w Pani życiu, tak, w Pani sytuacji, to jest ten punkt pracy nad sobą. Tu Pani powinna szukać, tu Pani powinna robić wszystko. Pani zadaniem jest wytresować siebie, wyćwiczyć na tyle, żeby to, co pomyślą inni, to Panią w ogóle nie interesowało. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Od tego zależy bardzo dużo kwestii w Pani życiu. Niech Pani sobie wyobrazi, jak ja bym się przyjmowała, co pomyślą inni, tak? Mam akcent, nie mam zdolności jakiejś tam montowania wideo, nie wiem jeszcze tam, Jezu, naprawdę, zawsze jest do czego się przyczepić, tak? No i co, ja bym myślała, co pomyślą inni, albo co mówią inni, tak? Co mówi były małżonek na przykład? Ja bym się przyjmowała i zawiesiłabym swój kanał. Jak jak zaczęłam pracować, to małżonek mówił, że jestem złym psychologiem. I jak zaczęłam śpiewać, powiedział, że jestem dobrym psychologiem, ale piosenkarką beznadziejną. Więc jeśli ja będę się starała, na tym przykładzie po prostu chcę Pani na palcach pokazać, jakby no, pani celi, Pani przyjście na ten świat nie polegają na tym, żeby się dostosowywać, kto co powie. No dobra, no okej. Okay. Ktoś napisał ostatnio w komentarzach, że taką osobę, która ma tak brzydkie tatuaże, ona nie będzie słuchać. No, ta osoba nie będzie słuchać mnie. No proszę nie słuchać. No jakby zastanowić się, co miała na myśli osoba pisząca ten komentarz, że ja zawstydzę się, że ja usunę tatuaże, że ja przeproszę ją, że ja może zlikwiduję kanał. Że ja będę żałować, że zrobiłam tatuaż, że ja będę chodziła może z długim rękawem teraz cały czas, bo ktoś napisał, że mam brzydkie komentarze. I jestem, czasami zastanawiam się, co ludzie mają w głowach, tak? Pisząc komentarz, przecież po tym komentarzu że bardzo łatwo jest czytać, tak? Do jakiego psychotypu należy człowiek, co on ma ukrytego w sobie, z jakiego powodu on pisze ten komentarz, co on chce osiągnąć. I bardzo, bardzo wiele rzeczy można z tego przeczytać, tak? Więc no już nie mówiąc o tym, że mówiąc coś złego czy dobrego, czy w ogóle wypowiadając swoje zdanie na temat innej osoby, trzeba mieć pewność, że jest się kimś ważnym w życiu tej osoby, że ta osoba chce mnie słuchać, że moje zdanie ma jakiś sens i wartość dla tej osoby, tak? To ja mówię dla tej pani, która zadała pytanie, jak pracować nad tym, żeby nie przyjmować się, co mówią inni. To jest marnowanie czasu, marnowanie pani życia na zastanawianie się. Nigdy pani nie będzie wystarczająco dobra dla innych. I do widzenia. Nie pasuje, do widzenia. Пока душнило. A przy okazji, tam ktoś napisał do mnie maila, że пока душнило wytłumaczył jako na razie motyle, czy jakoś tak. No coś w tym jest, tak, coś w tym rodzaju, że пока душнило.
Tak, dziękuję. Pani filmiki są nieocenioną pomocą dla mnie. Jest Pani bardzo mądrą kobietą. Dziękuję. Pani Aniu, odwzajemniam. Tak, Pani Tatiana, jak komunikować się z dorosłą narcystyczną córką? Jestem po rozwodzie po 35 latach z narcyzem. To dzięki Pani zrozumiałam i znalazłam się, żeby odejść. U mnie też była klientka, która mam nadzieję, że się nie rozstała. Nie rozstała ze swoim mężem, bo ktoś tam ją chciał, próbował zmanipulować. A mąż na tle manipulanta zawsze wygląda nieciekawie, tak? Bardzo tak dla. I tłumaczyłam, że ktoś z nią gra i ile ją to będzie kosztować. Także nie zawsze za moją radą ludzie się rozstają. Często też na odwrót zostają razem. Jak z córką narcystyczną? Pani powinna rozumieć, że wszystkie Pani emocje są normalne i prawdziwe. Jeśli córka czy mąż były, wmawiają Pani coś, że coś tam z Panią jest nie tak. Że jeśli one są, to one są niebezpodstawne, te Pani emocje. Że córka jest jaka jest, że innych ludzi odbieramy takimi, jakimi oni są. Jeśli nam nie pasuje, to do widzenia, nie musimy być z tymi ludźmi, tak? Ale nikogo zmieniać nie trzeba. A w tej sytuacji córki już nawet nie zmienimy. Ona ma 35 lat, jest pełnoletnia, jest już ukształtowaną osobowością i jeśli będzie chciała się zmienić, zmieni się sama. Ale rozumiem, że jest Pani w trudnej sytuacji, bo jest to bardzo przykre wychować dziecko, urodzić, być w ciąży, wychować, nie spać po nocach i wychować dziecko, które jest narcystyczne. Co tu można powiedzieć? Ja się obawiam, że Pani zbyt mocno poświęciła się córce, możliwe, że mężowi też, i jakby to życie, to całe swoje życie Pani podporządkowała córce. Możliwe, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. A jeśli się nie mylę, to Pani zadaniem jest po prostu teraz zacząć, zrobić to, co Pani powinna była zrobić już dawno, zacząć żyć dla siebie. Mieć swój biznes, swoje plany, swoje marzenia, realizować ich, rozpieszczać siebie, robić wszystko dla siebie, tak? I trzeba było to robić troszeczkę wcześniej. Zawsze, kiedy my kogoś stawiamy, żyjemy dla kogoś, albo dla dzieci, albo dla mężczyzny, albo dla kobiety, albo dla kogoś, nie dla siebie, to my przegrywamy. No ale jeszcze nie jest za późno, po prostu w każdej chwili można zmienić swoje życie. Zrozumieć tak, że ja jej nie zmienię, sytuacja jest taka i taka. Ja zrobiłam, co mogłam jako matka. Ja byłam najlepszą matką, jaką potrafiłam. Ja nie mówię o najlepszej matce na świecie i tak dalej, i tak dalej. Najlepszą na tyle, na ile mogła. Na ile pozwalało mi moje dzieciństwo, moja przeszłość, moja wiedza, mój system nerwowy, moje traumy, tak? Byłam najlepszą, jaką mogłam tylko być, tak? Córka jest narcystyczna, no trudno, mojej winy w tym nie ma, ja dałam siebie wszystko, więc teraz zaczynam żyć dla siebie. Tak, jak to jest możliwe, że ktoś niby zna kilku psychologów i narcyzów, oj, ucieka, którzy mają swoje rodziny, a nigdy nikomu jeszcze krzywdy nie zrobili. Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam serdecznie. Jak to jest możliwe, że ktoś niby zna kilku psychologów i narcyzów, którzy mają swoje rodziny, a nigdy nikomu jeszcze krzywdy nie zrobili? A psychopatów i narcyzów, którzy mają swoje rodziny, nigdy nikomu jeszcze krzywdy nie zrobili? Ja nie wiem, to jest cytat, to co Pani napisała, czyli to są słowa innej osoby. Ja nie mogę się wypowiadać na ten temat, jak to jest możliwe. No widocznie jest możliwe, ktoś tak mówi, ktoś tak twierdzi. Ja twierdzę inaczej. Nie może psychopata albo narcyz nie skrzywdzić człowieka, który jest obok niego. Ale za innych jakby nie mogę odpowiadać.
Jest to niemożliwe, jest to nieprawda, że ktoś zna kilku psychopatów i narcyzów, którzy mają rodziny i nigdy nikomu nie zrobili krzywdy. No na pewno. To nie byliby psychopatami ani narcyzami. Poza tym, nawet jeśli na zewnątrz oni są kwitnące, tryskający humorem, charyzmą i tak dalej, to my nie wiemy, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, tak? Kiedy oni wracają do domu. A no nie bywa tak, że jest jakiś wyjątek. Tak, psychopata to psychopata. Tak, dziękuję za odpowiedź. Tak, dobra, kochani, jesteśmy razem 85 minut. Ja uciekam. Jest nawet, nie wiem, która jest godzina, czy już jest druga, czy nie. W nocy oczywiście. Bardzo dziękuję wszystkim za mile spędzony ten czas. I piszcie, co sądzicie o dzisiejszym temacie. Czy był przydatny, czy był ciekawy, tak? I swoje tam poglądy też napiszcie. Ja zawsze z zaciekawieniem czytam Państwa komentarze. Tak, bardzo dziękuję Pani Marto, że Pani pilnuje, żeby dawali ludzi łapki do góry, bo jest mi bardzo miło. A poza tym więcej osób zobaczy to wideo i może akurat ktoś jest w takiej sytuacji życiowej, tak? Że komuś to wideo pomoże. Bardzo ciekawy temat. Super. Tak, 1:30, no pół do drugiej. Dobrze, kochani, uciekam. Kocham Was, przytulam Was najmocniej, jak się da. Wy jesteście naprawdę moim największym skarbem. I zawsze, jak patrzę na tą liczbę, 93 chyba już mam osoby subskrybujące kanał, to jest dla mnie największy mój skarb, bo nie mam żadnych tych. Podobno można jakoś sztucznie zwiększyć ilość subskrypcji. Ja nie wiem, nie znam się na tym, ale podobno można. I ja jestem tak dumna. Ja za każdą osobę, po prostu to jest dla mnie każda osoba jak brylant, ponieważ to są osoby, które spędzają swój czas, dzielą swój czas ze mną i dla mnie to jest ogromną wartością i komplementem. I bardzo jeszcze raz dziękuję za pomoc i wsparcie w sprawie tego pieska ostatniego. Kochani, buziaki, dobrej nocy wszystkim. Uciekam spać. Pa. Do zobaczenia wkrótce.